witam was serdecznie w ostatni dzień tego vlogmasu tegorocznego. Oczywiście na kanale Ekokreatywna. Kochani, zapraszam was dzisiaj na takie ostatnie stylówki świąteczne. Mikro hollumpeksowy z dwoma świątecznymi żakietami. Oczywiście nastrojenie choinki i jakieś klimaty świąteczne. Pokażę wam, co jeszcze będę robić w kuchni przed świętami. No i ten vlogmas, ten filmik świąteczny będzie w przeddzień Wigilii. Także od razu teraz składam wam najserdeczniejsze życzenie na święta i nowy rok. Życzę wam, żebyście spełnili jak najwięcej swoich marzeń, rozwiązali wszelkie problemy, jakiekolwiek mogłyby powstać, czyli według takiego mojego podejścia nie traktujmy problemów jako problemy, tylko jako szanse do wykorzystania, do jakiejś podpowiedzi od losu, co może warto zmienić, co może warto potraktować bardziej na serio, a co może właśnie bardziej na luzie potraktować. Także oczywiście życzę tego sobie również i życzę sobie, żeby właśnie też niektóre rzeczy traktować może mniej serio, może dać sobie trochę więcej luzu, a znowu wziąć sobie bardziej do serca pewne sprawy. Także dużo spokoju, dużo szczęścia, kochani, i oczywiście przed Sylwestrem się spotkamy. Serdecznie was zapraszam na kolejne filmiki, a już we wtorek filmik z holem lumpeksowym w modnych trendach oraz z takimi poradami, z czego zrezygnować w przyszłym roku, jakie trendy będą wychodzić, co będzie w troszkę passé, a co warto będzie zachować, albo właśnie na czym się skoncentrować. We czwartek zobaczycie już filmik z sylwestrowymi kreacjami oraz nie dość, że będzie to taki trochę haul lumpeksowy i wyprzedaż, to też właśnie stylówki sylwestrowe, a w kolejną niedzielę zobaczycie filmik z holem i zakupami z różnych miejsc z super, super rzeczami. Także będzie warto zasubskrybować na pewno kanał, do czego was zachęcam. Oraz polubcie koniecznie filmik, bo mi bardzo zależy na powiększaniu zasięgów. Także przechodzimy dalej. No i patrzcie się, kochani. Dzień przed, przepraszam, dwa dni przed Wigilią i zaczyna padać śnieżek. Pruszy jak w jakiejś bajce. O, takie klimaciki na pierwszy ogień w dniu 22 grudnia. Które pojadą na święta z nami. Kochani, krótka przebitka. Finał piernika dzisiaj. Ciasto jest super. No, powącham je. Ojejku, jak pachnie. Pięknie, piernikowo. Nawet spróbuję. Bardzo dobre. Słuchajcie, piernik dzisiaj piekę. Jak już mówiłam w zeszłym roku i chyba 2 lata temu i 3 lata temu, to będzie z tego przynajmniej 5 blatów, żeby było 4 przekładki. Tak, zazwyczaj piekę 5 lub 6 blatów, różnie to jest. Trzeba je upiec osobno. Każdy jeden piekę w takim, drugi w takim metalowym. Dość szybko to się piecze, ładnie to się wszystko wypieka. No i później przekładam masami, czekoladą, powidłem, masa orzechowa, taka maślano-orzechowa powiedzmy, z cukrem, pudrem.
także będzie, myślę, pyszne. Jak zwykle zresztą jest przepyszne to. Nie będę Wam pokazywać już nowego piernika, bo to musiałabym czekać całą dobę i niestety w tym roku musimy jakoś się wcześniej ogarnąć. Więc po prostu zobaczcie sobie tam w ekranach, będzie podane, jak robiłam w zeszłym roku. Zresztą już podawałam w poprzednich vlogach, vlogmasach w tym roku, ekrany do tamtych filmów o robieniu piernika, już o dekorowaniu, o wszystkich tam szczegółach, jak to robić i tak dalej. Także kochani, lecimy! No, a prócz tego będę robić oczywiście jak zwykle mazurek orzechowy. To jest takie ciasto kruche z orzechami włoskimi, pomieszanymi z pianą z białek, upitą z cukrem na parze. Także jest to przepyszne ciasto, też z warstwą powidła. I też podawałam przepis w którymś vlogu z poprzednich lat, więc jeżeli się byście interesowali, to możecie zajrzeć do tamtych vlogmasów starych. Pokazuję się Wam jeszcze na sam koniec wieczorem z nowym szlafrokiem. Lubię sobie na święta kupić, oczywiście jest z lumpeksu, ale jest bardzo grubiutki. No niestety to jest z tych sztucznych szlafroków, ale jest tak ciepły. Jest niestety jedyny materiał, który się sprawdza. U nas jest dość zimno. Jest super. No i tak, pierwsza część naszych przygotowań, jak widzieliście, już za nami. Choinka jest. I teraz zobaczycie te rzeczy i te stylówy. W co zamierzam ubrać się na święta? Jeszcze nie mam tak stuprocentowej pewności co kiedy, ale są 3 dni w sumie, Wigilia i 2 dni świąt, więc coś tu przygotowałam. Może doradzicie mi, co z tych rzeczy wybrać, co lepsze? Będę też pewnie się kierować trochę spontanicznie, w czym będzie mi wygodnie, więc wezmę więcej rzeczy po prostu. No a że jedziemy do moich rodziców i też jeszcze do drugiej rodziny, także będzie na pewno okazja się przebierać. Słuchajcie, lecimy z tymi rzeczami. Jak widzicie, mam na sobie też taką bluzę, którą właśnie kupiłam nową. Jest bardzo fajna, jest dobra też na Wiktora, bo jest naprawdę oversize'owa, a się tak śmiesznie specjalnie ubrałam, żeby Wam tutaj zaprezentować siebie jako wielbicielkę kotów, kocia mama od dziecka. Kotek ma słodziutkie rogi, renifera, więc ten motyw bluzy mi się mega spodobał i też ma bardzo fajne kropeczki, wiecie co? Fajna, super bluza, taka luźna właśnie, super po domu, do leginsów będzie też fajna, bo troszkę tu już zasłania z tyłu. No, a ubrałam się w ogóle, reszta jest zupełnie niepasująca, ale ja czasami tak się ubieram w domu, że jakieś rajstopy, czy spódniczka mini, czy jakieś właśnie shorty, czy leginsy i do tego bluza. Więc po prostu taki strój. A kochani, będę się teraz przebierać w taki sposób, że będę wkładać kolejny strój i będę mówić już w tym stroju. No więc zobaczycie teraz super, super żakiety. Mam nadzieję, że uda mi się je do czegoś fajnego przymierzyć i opowiem Wam, co to jest. Zacznę od jednego żakietu i potem w międzyczasie wskoczę w niego. Pierwszy żakiet jest to od Doroty Perkins. Jest to taki jakiś trochę vintage żakiet, bardzo ładnym kolorze, naprawdę pięknym kolorze i też ma on w sobie błyszczącą nitkę. Ma niezły skład, co ciekawe. Jest to niby rozmiar 36 do 38. Tu jest 36, tu jest 10, więc różnie to bywa z tymi rozmiarami. 40% wiskozy i 30% wełny, słuchajcie, więc naprawdę spoko składzik. Taki żakiecik z takich krótszych, ale fajnych we wzór Chanel. Bardzo fajnym kolorze dla mnie, więc będziecie mi doradzać, czy zostawiać, czy nie zostawiać, czy jest trochę może za krótki. Ja czasem lubię takie krótsze żakiety, zależy do czego to ma być. Także wskakuję już w ubranie i lecimy. Jest, jestem, słuchajcie, jestem w żakiecie, który Wam pokazywałam. Jest bardzo fajny i wiecie co? On ma taką jakby złotą nitkę w sobie, taką błyszczącą. No i ta torebka od Kurta Geigera, moim zdaniem, mimo że różni się trochę kolorem, ale generalnie tutaj są takie tylko przebłyski kolor, więc mnie to osobiście nie przeszkadza. I ta jak widzicie, ten żakiet trochę opiera mi się tu na ramionach mocno. Musiałabym go pozapinać i jeszcze nie ma dolnego guzika, więc tutaj jest kwestia dopasowania. Niestety jest jeden problem z tą sukienką, to jest ta sukienka, co miałam w Paryżu z Zary, że ona ma tutaj takie pogrubione w tym miejscu ramiona. Zastanawiam się, czy jej nie przerobić tak, żeby nie miała tutaj takich zgrubień, bo mnie to bardzo poszerza w ramionach. A jeszcze w dodatku ten żakiet wypycha.
Więc jest to taki mój dylemat. Być może właśnie to zrobię po prostu i będę miała z głowy i sobie przerobię to tak, żeby to nie przeszkadzało. Żakiecik jest po prostu taki pasujący do stylu Chanel. Ciekawa jestem Waszej opinii oczywiście o tym. Dajcie znać, jak to wygląda. Oczywiście żakiet można nosić do wielu innych rzeczy. Ja mam bardzo dużo rzeczy w takich zestawieniach kolorów, więc mnie by to pasowało. Ja mam i dużo turkusów, i właśnie różu, więc myślę, że miałby szerokie zastosowanie, ale czekam na Wasze opinie. Być może, jeżeli uda mi się, to go jeszcze do czegoś przymierzę, ale nie obiecuję, bo nie wiem, na ile będę wszystko czasowo robić. Słuchajcie, taki outfit, błyszczące rajstopy, błyszczące buty, wszystko jest błyszczące i wszystko ma w sobie błyszczącą nitkę o nieco innym zabarwieniu, ale ogólne wrażenie ma być takie, że to się ma błyszczeć i to ma być takie wszystko troszeczkę odświetne. No, dlatego zrobiłam taki bardzo błyszczący outfit. Nawet na torebce jest ten taki ptak błyszczący. Dobra, słuchajcie, no to wychodzimy i przechodzimy już do następnych rzeczy i do ciągu dalszego. No i kolejna rzecz, jest to marynara. Jest piękna. Słuchajcie, niestety ta marynarka jest na mnie o rozmiar za duża, co można tutaj zobaczyć w rejonie pach, bo tutaj jakby ramiona ma w ogóle oversize'owe. Wyraźnie ma, jest to marynarka na większy biust. Wyraźnie jest to taka M-ka na większy biust, bo tutaj mi się opiera trochę też, bo ja mam aksamitne shorty. Właśnie włożyłam ją celowo jako długą marynarkę do takiego stroju, że pod spodem jest coś kusego. Mogłaby to być też super sukienka jakaś, na przykład w kolorze zielonym, granatowym, nawet czarnym jak najbardziej. No w każdym razie, słuchajcie, marynara jest tak piękna, bardzo żałuję, że nie znalazłam tej marynarki przed świętami. Może ktoś z Was miałby ją na święta, ktoś z trochę większymi gabarytami tutaj w klatce piersiowej. Ale w każdym razie, słuchajcie, jest mega. No tak czy inaczej się Wam pokażę w niej. Zobaczmy. Może jeszcze zrobię nagrywkę oddzielnie, która będzie bardziej eksponować tą stylówę. W każdym razie naprawdę, naprawdę, naprawdę super. I jest to też rewelacyjna jakość. Słuchajcie, jest to Marks & Spencer i vintage Marks & Spencer. I w dodatku Pure New Wool, czysta, żywa wełna, słuchajcie. Ma nawet guziki zapasowe, co w ogóle jest ewenementem. 100% wełna, podszewka 100% wiskoza. No tak pięknej marynarki dawno nie widziałam i zobaczcie na te kolory, na jakość tej wełny. No w zasadzie, słuchajcie, wszystko w tej marynarce. Ja tam się doszukiwałam, czy nie ma jakichś wad, jakichś, wiecie jak to z wełną, dziurek, jakiś przetarg, jakiegoś czegoś. No serio, nic tutaj nie ma, jest idealna. Ona była z nowego towaru, ale już nie powiem Wam skąd, chyba gdzieś z Gdowa. Jest cudowna po prostu. Tu też ma guziczki. No jest tak piękna, że gdyby ona była na mnie trochę lepsza właśnie tutaj w górnej części, w klatce piersiowej, to w życiu by się nie pozbyła, bo po prostu takie perełki z czystej wełny, no to jest szok. Istny szok, no nie? Sami powiedzcie, czy nie jest piękna. Jest taka, no jak, nie dość, że jak te nowoczesne takie marynarki oversize, w cudownym kroju, lekko taliowana, co jest już teraz w ogóle w super, super modnych trendach. Nie tylko, że było w trendach, ale jest teraz aktualnie i będzie przez długi czas. No i te kolory są po prostu, no mega, mega. Dobra, ale już nie zanudzamy, tylko słuchajcie, przechodzimy do następnej rzeczy, a następna rzecz to już będą rzeczy, które wkładam na Wigilię. Tak, słuchajcie, będę pierwszą rzeczą to nie będę wskakiwać, bo tą rzecz już widzieliście w stylówkach. Szybkie zdjęcie, tylko przebitkowe, to jest coś, co, czym zamierzam być w Wigilię, a mianowicie ta sukienka tu z broszką, z kamizelką i tym razem tak bardziej pastelowo. Tak postanowiłam sobie odmienić, bo zawsze na czerwono, na bordowo w Wigilię, tym razem stylówa taka wigilijna będzie spokojniejsza, a za to w święta zaszaleję. No i zobaczcie, w święta zamierzam być w tym body jako jedną opcję,
i w spódnicy od Pinko, czyli tej takiej mega ekskluzywnej mojej spódnicy błyszczącej. No i teraz Wam wskoczę w tą spódnicę, zamieniam z shortami i pokażę Wam tą stylówę, jak to będzie się prezentować. Już kiedyś byłam w tej stylówie, ale bardzo lubię tą stylówkę, wiecie? I mogę też wymiennie zamiast tego, zamiast tej spódniczki, zamiast tej bluzki włożyć też ten świąteczny sweterek, co ostatnio też Wam pokazywałam. Kochani, no i to już by było na dzisiaj tyle. Będę Wam pokazywać też stylizację sylwestrowa niedługo. No i koniecznie mi poradźcie, co sądzicie szczególnie o tym różowym żakiecie, czy sobie go zostawiać, czy nie. Czekam na Wasze propozycje, albo może z czym innym całkowicie go zestawić. Także pozdrawiam Was, kochani, jeszcze raz świątecznie, bardzo ciepło i zapraszam na dalsze filmy w następnym tygodniu. Cześć!